Witam Was, moi drodzy. Bardzo wiele pytań zadajecie mi w mediach społecznościowych. Czy to prawda, że ma dojść do tej historycznej niemalże walki pomiędzy szefami organizacji MMA VIP a FEN? No, czyli mówiąc wprost, chodzi tutaj o walkę Najman versus Jóźwiak. Potwierdzam, tak, potwierdzam, to nie są żarty. Jestem troszkę zdziwiony, że w ogóle zaskoczony, że Paweł Jóźwiak przyjął tak dosyć szybko warunki tego pojedynku. Znaczy nie warunki, tylko w pojedynek, a warunki oczywiście sobie ustaliliśmy publicznie przy Was na Twitterze. Ale z drugiej strony nie ma się co dziwić, no bo wiecie, jak ja będę w tej walce rewanżowej walczył u nich, bo Paweł taki warunek postawił, że to musi być dwumecz, no to tam będzie płaciła mi oczywiście za spółka FEN, a garze za pojedynek tutaj dostanie Paweł. Także wiecie, o co chodzi, stówkę przytuli, a to przecież nie jest wcale tak mało. Mówimy oczywiście o dużej stówce, Paweł, uspokajam, tak, mówimy o dużej stówce, a nie o 100 zł. No i co z tym wszystkim teraz? Mamy main event MMA VIP 3. We wtorek się z Pawłem widzimy w celu podpisania tego kontraktu. I szykuje się nam naprawdę grube show. Myślę, że całe środowisko MMA będzie zainteresowane tym, co się wydarzy w takim zestawieniu wówczas w oktagonie. Oj, Paweł, dobry z siebie herbatnik. No ale cóż, działamy. Mówiąc szczerze, zyskałeś trochę mojej sympatii po tym, jak ten pojedynek przyjąłeś. To jednak dobrze o tobie świadczy. Także działamy.